Szanowni Państwo, w 2021 roku obchodzimy 80. rocznicę tragicznej śmierci Emila Miki, badacza folkloru muzycznego górali orawskich i autora zbioru pod tytułem Pieśni Orawskie. Założyciela pierwszego na Orawie zespołu folklorystycznego Orawiacy w Lipnicy Wielkiej. Prowadził również w Lipnicy Wielkiej teatr amatorski Orkiestrę Dento. Działacz społeczny, oświatowy, folklorysta i konstruktor. W czasie II wojny światowej w Związku Walki Zbrojnej był łącznikiem radiowym z dowództwem w Londynie. Później aresztowany przez Gestapo i zamordowany przez Niemców w obozie w Auschwitz. Pragniemy, by 2021 rok był rokiem Emila Miki. Planujemy wiele wydarzeń nawiązujących do działalności tego wielkiego lipniczanina. Rok Emila Miki chcemy rozpocząć od premiery filmu pod tytułem Orawskie chodniki Emila Miki. Film ukaże się już jutro, 6 stycznia, na naszej stronie internetowej gminy. Serdecznie zapraszam do jutrzejszego wydarzenia, ale i na kolejne inicjatywy związane z pamięcią tego wielkiego lipniczanina Orawskiego Kolberga. Serdecznie zapraszam.